Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Naszymi gośćmi dzisiaj są publicyści Agnieszka Siewryniuk-Maciorowska i Marek Formela. Witam Państwa ponownie. Proszę Państwa, wrócił do polskiej polityki Jarosław Gowin po dwumiesięcznej przerwie. Napisał na Facebooku, informując o tym fakcie i o swojej chorobie, która zmusiła go do pauzy. Pokonałem chorobę, wracam do polityki, czuję się silniejszy niż kiedykolwiek. A potem udzielił wywiadu TVN24, w którym no, odsłonił trochę kulisy swojego bycia w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, wyciągając różnego rodzaju, no, nie chcę powiedzieć brudy, ale takie elementy być może kuchni politycznej, chociaż dla mnie osobiście niektóre z nich są mocno niewiarygodne. Na przykład kwestia tego, że rząd rozważał wyprowadzenie wojska na ulicę przeciwko kobietom, które protestowały w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, że został oszukany przez premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Polskiego Ładu, że co innego podpisywał, a co innego znalazło się w ustawach. No i wreszcie ostatnia rzecz, że Jarosław Kaczyński nie mógł mu darować tego jego zaangażowania w kwestie wyborów kopertowych i zaczęło się niszczenie jego środowiska. Ale nie o tym chciałam rozmawiać, bo różnego rodzaju zachowania w polityce obserwujemy. Jedni zachowują pewien stopień lojalności i nie mówią o tym, co im się złego przydarzyło, kiedy byli w innym układzie. Inni usiłują z tego zrobić jakąś sprawę, no ale nie nam to oceniać, nie mnie to oceniać, może państwo to oceniają. Natomiast Jarosław Gowin w tym wywiadzie powiedział jedną dość interesującą rzecz. Mianowicie to była kwestia, o właśnie, pokażemy ten fragment, kwestia tego, że lepiej rozumie Jarosław Gowin, w przeciwieństwie do Tuska, powiedział w tym wywiadzie Jarosław Gowin, ja znam i szanuję wyborców PiS. Jeżeli opozycja chce odsunąć Kaczyńskiego od władzy, to przede wszystkim powinna nauczyć się szanować tych właśnie Polaków. I nasze pytanie brzmi, choć z racji miejsca zabrakło tam jednego słowa, nasze pytanie brzmi, czy Jarosław Gowin pomoże opozycji odebrać wyborców PiS, bo raczej sam z jego partią Porozumienie, która była notowana na poziomie 1-2%, nie jest w stanie tych wyborców odebrać. Czy Jarosław Gowin znajdzie się w roli takiego doradcy Donalda Tuska czy Szymona Hołowni, który będzie proponował zmianę całej strategii walki z antypisem, Marku? No, udział w polityce to jest produkt o krótkim terminie przydatności do spożycia. I ja myślę, że Jarosław Gowin sobie tego jeszcze nie uświadomił, że jest w tej chwili w polskiej polityce martwą kaczką. Jest już trafiony i kwestią horyzontu czasu jest tylko zakończenie jego kariery politycznej. Jest bowiem politykiem, który swoją działalność publiczną nacechował swoistym wiarołomstwem. Dotyczyło to zarówno wyjścia z ugrupowania, z rządu Donalda Tuska, z ugrupowania Platformy Obywatelskiej, ze środowiska politycznego Platformy Obywatelskiej, jak i wyjście z, jak i no właśnie odwołanie, ale odwołanie poprzedzone wieloma zabiegami, żeby do niego doszło, z rządu Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin próbował na własną rękę przeprowadzić manewry wyborcze w okresie pandemii, kiedy ważyły się losy wyborów prezydenckich. W rezultacie w tym olbrzymim zawirowaniu pozostał tak naprawdę sam i pozostał z takim stygmatem polityka całkowicie niewiarygodnego i nieodpowiedzialnego. To, co stało, to, co przytoczyłaś z tej rozmowy w TVN-ie, to jest jakiś być może jedyny refleks przytomności umysłu, że Gowin zauważył to, czego nie zauważa Tusk na temat społeczeństwa polskiego, nie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, tylko w ogóle społeczeństwa polskiego, które dokonało dwukrotnie dość jednoznacznego wyboru. Ale wierzyć w to, że Gowin wie, w jaki sposób przywrócić swoją pozycję w polityce polskiej, czy to pod skrzydłami Tuska, który go już zdeprecjonował i powiedział, że nigdy więcej takiej przygody,
czy to pod skrzydłami Hołowni, który sam ma dostatecznie duże i rozwinięte ego, że nie potrzebuje polityka, który moim zdaniem powinien się już teraz skupić wyłącznie na ochronie swojego stanu zdrowia, bo polityk, który przeszedł tak głębokie załamanie po fiasku swoich gier i zabaw parlamentarnych, powinien najpierw zacząć myśleć o sobie, swojej rodzinie, a potem mówić Polakom, że ma dla nich jakąkolwiek propozycję. No tak, w polityce trzeba mieć niestety grubą skórę i tutaj no, wyborcy jednak chwil słabości nie tak wyborcy chwilę słabości nie tak łatwo wybaczają. Ale Agnieszko, odejdźmy teraz od postaci Jarosława Gowina, a skupmy się na tym, co powiedział. Czy rzeczywiście szansą na zwiększenie swojego kręgu wyborców Platformy Obywatelskiej jest zmiana stosunku do ludzi, którzy głosowali na PiS? Bo to jest nie tylko kwestia zmiany stosunków polityków, którzy bardzo krytycznie kiedyś mówili o wyborcach PiS, szczególnie na początkach 500+, ale to jest także całe grono tych wspierających elit, tak zwanych Platformy, socjologów, politologów, artystów, celebrytów, którzy no, mają bardzo pogardliwy stosunek do tych, którzy się przyznają do sympatii bądź głosowania na Zjednoczoną Prawicę, i oni głównie tak jakby kształtują tę opinię, którą można kojarzyć z Platformą Obywatelską. Jaki ma stosunek do tych ludzi? Tutaj jest sytuacja tego rodzaju, że środowiska związane z opozycją, ja nie mówię tylko z Platformą, ale w ogóle z opozycją, nie zmienią stosunku do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu nie. To jest, myślę, genetycznie niemożliwe. Ci ludzie są przekonani o swojej wyższości intelektualnej, materialnej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu są lepsi. W ich pojęciu są lepsi. Ludzie, którzy myślą inaczej, wybierają inaczej, są czymś gorszym, nie kimś, a nawet czymś gorszym, i to nastawienie się nie zmieni. Poza tym jakby polaryzacja nastrojów społecznych, którą obserwujemy już od dłuższego czasu, ona postępuje, ona się nie zmniejsza, ona postępuje, więc już kilka lat temu pojawiły się badania, zresztą przeprowadzone przez socjologów związaną z Platformą Obywatelską, które wykazały, że wrogość, czy wręcz nienawiść jest właśnie do swoich przeciwników politycznych większa, tak, po stronie właśnie powiedzmy Platformy Obywatelskiej, no i tam jakby tego obozu opozycji, niż tej nienawiści czy niechęci jest po stronie tych konserwatywnych wyborców w stronę przeciwną. I od tamtej pory, już to mówię, to było badanie zrobione kilka lat temu, ale to się nie zmieniło, znaczy zmieniło się o tyle, że ten kontrast jeszcze bardziej się nam tutaj wypuklił, tak? Uwypuklił. I powiem w ten sposób, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, tak? Bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy ci ludzie, którzy dzisiaj głosują na Prawo i Sprawiedliwość, bardzo często głosują nie dlatego, że są za Prawem i Sprawiedliwością, ale dlatego, że nie widzą innej możliwości, żeby ktoś sprawował w Polsce władzę, kto będzie ludzi szanował w ten sposób myślących. Dla nich to jest bardzo często taki, można powiedzieć, gorszy wybór, ale lepszy, niż ktoś miałby nimi pogardzać. Przez bardzo wiele lat właśnie ludzie o poglądach konserwatywnych, którzy mieli jakieś tam, prawda, swoje wartości, byli pogardzani. Ja tylko przypomnę, bo to chyba takie najbardziej znamienne było, myślę, to wszystkim gdzieś utkwiło w głowie, to jak byli traktowani ludzie czy środowiska związani z Radiem Maryja, czy nawet przecież na tej kanwie też w pewien sposób powstały kluby Gazety Polskiej, bo to byli ludzie odtrąceni przez system, który no, był jedyny dopuszczalny, funkcjonujący jako ten dobry, prawidłowy, a ci ludzie byli zepchnięci na margines. I ci ludzie sami oddolnie zrzeszali się bez żadnych jakby przywódców politycznych. To były ruchy kompletnie oddolne, wyłącznie wynikające z potrzeby znalezienia podobnie myślących, tak, że są na tym świecie, czy w naszym kraju tutaj są ludzie, którzy myślą podobnie, czują podobnie. Ci ludzie sami, że tak powiem, się zwąchali, zrzeszyli i dlatego powstały takie bardzo duże ruchy, które funkcjonują do dzisiaj. Platforma czegoś takiego nie stworzyła i to, co dzisiaj jakby proponuje, czy Donald Tusk, ale też i Szymon Hołownia, to jest cały czas tworzenie odgórnie pewnych rzeczy, pewnych środowisk, pewnych ruchów,
nie dając możliwości zrzeszenia się od dołu tych właśnie niezadowolonych, którzy nie mają dzisiaj poczucia, że mogą swoje miejsce gdzieś znaleźć. I kończąc, powiem, że akurat Jarosław Gowin w tej sprawie miał rację, ale kompletnie tego nie rozumieją i myślę, że nie zrozumieją ani politycy związani dzisiaj z Platformą Obywatelską czy z Szymonem Hołownią. Może trochę coś zatrybi lewica, ale też tutaj jakby z dużym znakiem zapytania. Natomiast jeszcze tylko jedna rzecz. Dla mnie osobiście jakby w ogóle odnoszenie się dzisiaj do jakiejkolwiek takiej bytności Jarosława Gowina w polityce, to jest trochę no, nie chciałabym robić krzywdy temu człowiekowi, bo powiem, że z depresji nie wychodzi się w tydzień czy w dwa, ani w miesiąc. To jest bardzo długi proces. Często ta choroba nawraca. Jest to podstępna, bardzo straszna choroba. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. I mówię to zupełnie szczerze. Ja bym wolała, żeby pan Gowin skupił się naprawdę na poprawie zdrowia, bo to jest straszna choroba. Ja jej nie życzę nikomu, naprawdę. Marku, na razie wszyscy liderzy opozycji na czele z Donaldem Tuskiem głównie skupiają się na atakowaniu Prawa i Sprawiedliwości, uznając, że no, trzeba wygrać wybory. No, ale to wtedy wybory można wygrać, jak się idzie jedną listą. Wszystko wskazuje na to na razie, że takiej listy nie będzie. Na pewno Hołownia nie pójdzie, mając im bliżej wyborów utrzymujące się te wyniki na poziomie 10-11%, a Lewica z kolei, jak mówi Robert Biedroń, jest podgryzana przez Platformę Obywatelską po kostkach. Czy nadejdzie taki moment, kiedy Donald Tusk i Platforma Obywatelska zorientuje się, że aby zwiększyć swój potencjał wyborczy, to jednak nie należy głównie skupiać się na PiS-ie, bo stamtąd trudno nowych wyborców zyskać, ale atakować właśnie trzeba Hołownię czy Kosiniaka-Kamysza. Czy to jest możliwa do przewidzenia strategia, jeżeli będziemy coraz bliżej? No jak Donald Tusk czuje polską duszę, to oglądamy podczas jego wędrówek po kraju. Widać wyraźnie, że to polityk, który spotyka się ze światem, którego nie zna i nie rozumie, i któremu podsuwa recepty, które dawno zostały zdezawuowane. Recepty, dzięki którym, dzięki odrzuceniu których zmieniła się w Polsce władza na bardziej prospołeczną. Więc odpowiadając na tytułowe pytanie, czy Gowin pomoże odebrać wyborców PiS-owi, no nie pomoże w żaden sposób, może tylko pomóc PiS-owi swoją aktywnością, dlatego że Gowin musiałby być bardziej prospołeczny niż jest Prawo i Sprawiedliwość, co jest wykluczone ze względów światopoglądowych, i musiałby być bardziej liberalny niż Donald Tusk i Janusz Lewandowski podkopywani przez Szymona Hołownię, co jest wykluczone, ponieważ był częścią rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc jest politykiem martwym, czarnym Piotrusiem podrzucanym trochę własnymi emocjami do różnych środowisk. Nie sądzę też, żeby się udało komukolwiek przy takiej sztywności zalotów Donalda Tuska do innych uczestników życia politycznego stworzyć cokolwiek wspólnego. Jeśli traktować demokrację poważnie, to różnice poglądów muszą mieć wymiar programowy i muszą być identyfikowane personalnie. I w tym obszarze Donald Tusk jest całkowicie bezradny. I w tym momencie skończymy. Agnieszka Siewieryniuk-Maciorowska, Marek Formela, publicyści, dziękuję byli bardzo, państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.